Są u nas rośliny kolekcjonerskie, rzadko spotykane, takie jak monstery, filodendrony. Znajdziemy również prostsze rośliny w opiece, paprocie, palmy, zamikulkasy. Fajne jest to, że można dbać, że gdzieś tam właśnie kierować się potrzebami, patrzeć, czy gdzieś tam oklapło, czy sucho, czy tak dalej. Więc to jest fajne, że tak no właśnie zająć się i później ewentualnie obserwować efekty, tak? Czy idzie w dobrą stronę, czy no niestety nie i gdzieś tam czegoś się nie dopatrzyło. Wszyscy mówią, że to też kwestia ręki do roślin, tak? Albo się ma, albo się nie ma. Ja twierdzę, że ewidentnie nie mam, ale uparcie próbuję. Gdzieś tam w internecie też próbuję się doorientować, jakie są po prostu warunki, jak pielęgnować i tak dalej. Więc bardziej po prostu tym, więc gdzieś tam ten internet moim zdaniem jest taki, że warto znaleźć punkt zaczepienia. Też jest to teraz popularne jakby w wielu odmianach trzeba i dbać o wilgotność i tak dalej i o odpowiednie nasłonecznienie, więc gdzieś tam też się mierzyć, tak? Na przykład tą wilgotność to też nie jest takie proste, no bo na oko nie wymierzymy za bardzo, a są niektóre odmiany tak naprawdę zaawansowane, że trzeba po prostu faktycznie zaopatrzyć się w jakiś higrometer, bodajże to się nazywa. Z czasu COVID-u to w sumie nie było gdzie wyjść, więc no, zabrałam rośliny do domu. To już jest chyba moja piąta edycja. Normalnie jestem w Krakowie, ale ze względu na to, że w zeszłym tygodniu nie mogłam być, no to jestem teraz tutaj. No na pewno są tutaj okazy, których no w sklepach normalnie nie ma lub na stronach internetowych, gdzie są drogie. A tutaj można coś takiego ciekawego wyhaczyć. Sporo filodendronów i sporo kaletei, ale teraz właśnie szukam czegoś łatwego. Właśnie te trzy roślinki są cudne. I poza tym jeszcze peperomia. Happy Bean się nazywa. Cudne jest.